9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Spokojnie. Na pewno wszystkiego się dowiemy. Naukowcy nie wysłaliby nas tutaj bez powodu. Powodu? Potrzebujesz jeszcze powodu? Nie wystarczy ci, że planeta Ziemia jest tak zniszczona, że musieliśmy ją opuścić, że roślinność była tak zniszczona, wymarła, a powietrze zanieczyszczone nie dało się oddychać. A przez ocieplenie klimatu roztopiły się lodowce. Nie mieliśmy co jeść. Nie mieliśmy co pić. Nie mieliśmy czym oddychać. Jesteście. Możemy rozpocząć badanie. Jakie badanie? No jak to? Musimy sprawdzić, czy wasze organizmy są przystosowane do życia na nowej planecie. No i właśnie, jeszcze muszę zobaczyć, jak bardzo zostały wasze organizmy wyniszczone do tej pory. Dobrze, kto pierwszy? Zaczynamy. A będą zastrzyki? Zobaczymy. No, jesteście, nareszcie. Stanąć w rzędzie. Meldować obecność. Mieszkaniec Europy, pszczoła miodna. Jestem. Mieszkaniec Azji, panda wielka. Jestem. Mieszkaniec następny, lew afrykański. Obecny. Ameryka Północna, papuga. Ameryka Południowa, leniwiec. Są? Jesteśmy. Dobrze, dobrze. Kogo przysłali z Australii? Kangur rudy? Obecny. I Antarktyda. Pingwin królewski? Jestem. Dobrze. 7 kontynentów, 7 zwierząt. Wszystko się zgadza. Zostaliście poddani rewolucyjnemu eksperymentowi. Jak wiecie, na planecie Ziemi nie da się już żyć. Zdecydowaliśmy się uratować chociaż po jednym zwierzęciu z każdego kontynentu. I trafiło na was. Cieszcie się tym i niech się wam tu dobrze mieszka. A i radzę nie spoglądać w stronę Ziemi. Będziecie mniej tęsknili za tym, co straciliście. Na zawsze. Jak to? Na zawsze? Myślałam, że wyjeżdżamy tylko na jakiś czas, a naukowcy w tym momencie uratują naszą planetę. A wtedy wrócę do mojej ukochanej Anglii. Niestety nie ma na to żadnych szans. Żaden naukowiec nie uratuje już planety. Wygniemy jak dinozaury.
dinozaury? Oj, dosyć, dosyć gadania. Przypomnijcie sobie, jak się żyło na Ziemi i pomyślcie, co dla was lepsze. Uczyłam się biologii, fizyki, chemii, ale od początku planowałam wylot z naszej planety. Od dłuższego czasu zbierałam zapasy pożywienia i wody, a kiedy tylko nadarzyła się okazja, byłam pierwsza na pokładzie. Teraz nie muszę patrzeć na wylesione dżungle, wyschnięte jeziora czy zadymione miasta. Można się przyzwyczaić. Te zwierzęta też się przyzwyczają. Powinny się tylko cieszyć, że są tutaj, a nie na Ziemi. Zostałem naukowcem, bo chciałem uratować planetę. Długo wydawało mi się, że jest to możliwe do osiągnięcia. Gdy urodziła się moja córeczka Gaja, opuściliśmy Ziemię. Nie mogłem pozwolić na to, żeby moje dziecko nie miało co jeść, pić i czym oddychać. Jest tu przynajmniej bezpiecznie i możemy tu mieszkać z Gają. Tym bardziej będzie tu bardziej miło, jeżeli pojawią się tu zwierzęta ze wszystkich 7 ziemskich kontynentów. Akademię kulinarną.
Pracowałam w restauracjach na całym świecie. W Nowym Jorku, Sydney, Paryżu, Rio de Janeiro. Moje restauracje otrzymywały co roku gwiazdki. To największe wyróżnienie dla kucharzy. Myślę, że będę potrafiła ugotować coś pysznego dla tych zwierząt. Ale co ty robisz? Może nie wolno tego zdejmować? Nie po to układałam swoje piórka przed podróżą, żeby wszystkie mi się nastraszyło od tego skafandra. Zresztą naukowiec też go nie nosi. O, zobaczcie. Zaraz, zaraz. Co to takiego? Nie ma jakiegoś mięsa? Zamiast steka mam zjeść tabletkę? Przecież ja się tym nie najem. Taka pszczółka, może i tak, ale nie ja. To jest nasz planetarny katernik. Jest bardzo zdrowy i zbilansowany. Te malutkie pastylki są lekkie, trwałe i zajmują bardzo mało miejsca. A że nie są tak smaczne, jak myśleliście, no cóż, nawet nie wiecie, jak mi jest przykro, że nie mogę ugotować dla was czegoś pysznego. Smacznego. Kolacja zjedzona? To dobranoc. Mogę wam się przedstawić. Jestem nadzieją. Mam nadzieję? Daję nadzieję. Czuwam nad nimi na jawie i czuwam nad nimi we śnie. Jeżeli mnie utracą, stracą wszystko. Muszą mieć nadzieję, bo ona daje im siłę. A gdyby tak przejąć kontrolę nad planetami i co noc naprawić straty i zniszczenia, nowy ląd kształtuje się, świeże rejony pełne dobrej woli, cud za moment już wynagrodzi głód. Niestrudzone dzieci ziemi poszukują swej przestrzeni. Musimy coś wymyślić. Jeszcze tylko co? Jesteśmy tylko 7 zwierzętami. Jesteśmy aż 7 zwierzętami. Każdy z nas na Ziemi żył w innej kulturze. Każdy z nas widział coś innego i tęskni za czymś innym. Ale wszystkim nam zależy na tym samym, żeby wrócić do naszych domów. Leniwiec ma rację. Kto pamięta, co powiedział naukowiec? Że żywioły nas pokonały. Żywioły nas pokonały? Jesteśmy aż 7 kontynentami. Tam
bieg wydarzeń. Tak, tak, właśnie tak. Czyli że co? Będziemy teraz biegać w drugą stronę? Nie, tak się tylko mówi. Mieszkańcy Ziemi sprawili, że żywioły stały się ich wrogami. Już wiem. Teraz my musimy sprawić, że staną się naszymi przyjaciółmi. Musimy wszyscy, musimy współpracować. Obudzimy żywioły i sprawimy, że ich harmonia uratuje świat. Chodźcie, musimy wszystko dobrze zaplanować. Nadszedł czas, do zapomnianych marzeń wracam dziś. Zaczynam dziś, dawną ścieżką chodzić chcę. Musimy działać dwutorowo. Część będzie budowała rakietę, a część postara się o odzyskanie żywiołów. Oto. Jak wytworzymy powietrze? Nie musimy wytwarzać powietrza. Wystarczy, że na Ziemi znów będą rosły rośliny. Wtedy one zajmą się produkcją tlenu. Ha! Proste! Musimy tylko wytworzyć powietrze. Papuszko, a co masz tam wetknięte za łóżko? A kwiatek? Nie widzisz? Mogłabym spróbować go zapylić. W ten sposób powstanie więcej roślin. Dzięki temu otrzymamy żywioł ziemi i powietrza. Olbrzymie pożary! A w moim
od dymu zapanował taki smog, że musieliśmy wszyscy nosić maseczki, a to i tak nie wystarczyło. Ogień, ja też nie lubię ognia. Wymyślimy coś bez ognia. Szybciej robi się coraz później. Oj, i coraz ciemniej. Ojej, za chwilę zrobi się całkiem ciemno. To bez sensu. Przecież musimy wylecieć przed świtem, a ja nie naprawię rakiety po ciemku. Do tego robi się bardzo zimno. Oj, trzęsą mi się ręce. Mam pewien pomysł, ale chyba się wam nie spodoba. Mów jaki? Możemy rozpalić ogień. Co? A jeśli spłonie wszystko, co do tej pory zdobywaliśmy? Będziemy uważać. Będziemy zwracać uwagę na to, żeby się nie rozprzestrzenić. A co z powietrzem? Przed chwilą udało nam się je oczyścić. Chcesz je znowu zanieczyścić? No ale przecież nie będziemy palić się plastiku ani gumy, tak? Będziemy rozpalać się naturalnym drewnem, więc to, co wytworzyła natura, to na górę wróci. Wygląda na to, że żywioły nas pokonały. A ogień jest niezbędny do powrotu do domu. Startować. Ale mamy dopiero 3 żywioły. Może jakoś sobie poradzimy. Nie. Bez wody rośliny uschną i nie da ugasić się ognia. Żywioły muszą być wszystkie, albo nam się nie uda. Ale skąd wziąć wodę? Jak wytworzymy wodę? Wszystko na nic. Dziękuję wam za pomoc. Pracowaliście dzielnie, wspieraliście siebie i wszystkich tutaj dookoła wzajemnie. Wykorzystaliście swoją wiedzę i talent, ale nie udało nam się. Muszę teraz wracać do Gai. Zawsze budzi się o wschodzie słońca. Łza dziecka. Łza dziecka. Łza dziecka. Oczywiście łza dziecka. Dzięki temu maleńkiemu dziecku uratujemy planetę Ziemię. Ta łza zabrana na naszą planetę odnowi morza i oceany. Wracamy do domu, wracamy do domu! Wrócimy wszyscy tam, wrócimy wszyscy tam, gdzie nasz dom! Czyż koniec? Co było dalej, mamo? Dalej mieszkańcy wszystkich kontynentów ze sobą współpracowali. Ludziom i zwierzętom żyło się coraz lepiej. Każdy pamiętał o środowisku i o skutkach jego zaniedbania. Mamo, ale kiedy to się wydarzyło? Na szczęście nigdy, to tylko opowieść. Ale musimy pamiętać, że planeta jest w naszych rękach. Ważny jest każdy płomyk ognia, każda cząstka powietrza, każda kropla wody i każdy mały kwiatek. Mamo, a czy dzieci też mogą zrobić coś dla środowiska? Czy mogą? Oczywiście, kochanie. W końcu to łza małej Gai uratowała całą naszą planetę. Zrodzone dzieci się.